Cześć, witajcie detailingowy dziadzia. Dzień z życia dziadzi, wymiana foteli z welurku na skórkę. Uwielbiam skórkę, nie lubię welurku, to później. Na dzień dobry, chciałbym podziękować widzowi, który znalazł mi ten zestaw. Synonim bardziej, bo to nie jest, myślę, imię i nazwisko rycerza. Paula. A dalej nie będę mówił, wystarczy nam pierwszy człon. Jegomość pewnie wie. Pozdrawiam Cię serdecznie. Dzięki Tobie tak naprawdę, że wrzuciłeś mi linkę na stronę, na grupę na Facebooku. Oddam ogłoszenie, oddam, sprzedam i tam inne z Audi A4 B8. Dałeś mi namiar na, i tutaj kolejny, to muszę sprawdzić, kurczę, na Patryka. Tak, na Patryka, który handluje częściami, moim zdaniem, bo ogłasza się tam chyba co jakiś czas i do Audi miał cały zestaw Anglika. I co fajniejsze, koleś jest konkretny, naprawdę. Lubię takich ludzi, którzy są konkretni. I mówię, poproszę, wyślij mi zdjęcia, to, gdzie są obtarcia, nie ma żadnych obtarć. Napisał, potwierdziło się. Skóra w zajebistym stanie, naprawdę. Wymarzył. Marzyć o 15-letniej skórze, żeby tak wyglądała. Ja mam szczęście. Do Volvo też trafiłem, wyczekałem. Tylko, że Volvo to wtedy było, o kurczę, 15 lat temu, jak kupiłem, albo jeszcze więcej, za 700 zł. I koleś też nie, ale tamten to nie wiedział, co sprzedaje. Za 700 zł z pełną elektryką, no igła. Do tej pory służy. Już popękana, bo 2 lata, zresztą to powiem, to będzie w filmach. I kolejne podziękowania dla Wojtka. Z grupy na Facebooku, kurczę, też Audi A4, tam modyfikacje i inne rzeczy. Pomoc, modyfikacje, tak, jest grupa na Facebooku. I tutaj męczyłem go, jeżeli chodzi o elektrykę, jak podłączyć, czy to będzie latać, co zamienić, tam też skierował. Także co mógł, to mi pomógł i dzięki temu powstaje też ten film. No dobrze, słuchaj, skórka przyjechała, na Facebooku się chwaliłem paletą, może inaczej, bo ja na Facebooku, jak czyściłem te skóry, jak sobie montowałem, wszystko wrzucałem na Facebooka tak na bieżąco z telefonu, to wszystko będzie w opisie. Pod filmem. Wszystkie linki powrzucam do filmów. Jeżeli jesteś na mojej grupie, to na pewno będziesz mógł sobie to prześledzić w trakcie, jak to się odbywało. Postaram się to posegregować. Zobacz, jak wyglądała skórka po rozłożeniu z palety i takie pierwsze, kurcze, wrażenie, na ile była zniszczona, na ile zabrudzona. No co, no trzeba było się zabrać, kurcze, za czyszczenie. Nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy. And silently it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn, no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff.
it sucks. When you finally feel like giving up, oh God, no luck. Everything feels like you're sticky stuck. I'm lost, handcuffed to the bed where I sleep. Don't give a fuck, can't stop, unplug. Feeling overwhelmed, I think I've had enough. Gotta find a way to get some energy. Gotta find someone who's a good friend of me. I need purpose to make it all worth it. I'm still searching and I'm still learning. I want a life that's filled with memories, not a life with regret in front of me. I need focus to keep me from hopeless psychosis if I keep moping. I got nightmares in my head. I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head. I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. Go, 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 go.
Turn them to a game. Take the best thoughts and put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could. Wszystko w przyspieszeniu, bo inaczej się nie da. Na to poświęciłem, słuchaj, cały urlop, można powiedzieć. Jeszcze teraz, po urlopie już, rozpakowuję gąbki ze starych siedlisk. Nikt nie chciał kupić kompletu za 400, więc rozbieram. Oczywiście, że wyjdzie mi to na plus, bo zarobię drugie tyle, ale ja chciałem się tego pozbyć. Nie, tak naprawdę, no, żeby nie było. Tam kasa to tam. Tak jak zresztą wiesz, jak ja mam podejście do pieniędzy. Ja to, pieniądze to rzecz nabyta. Jak są, to fajnie, jak nie ma, to trudno. Zdrowie. W moim wieku to już zdrowie. A tak na poważnie, no wiadomo, no szczęście za coś trzeba kupić. Fajnie mieć pieniądze, ale fajnie też mieć spokojną głowę. Tak jak ja mam. Cudowną, spokojną głowę, naprawdę. Teraz tak, jeżeli chodzi o czyszczenie, tam widziałeś pranie materiału i to wszystko szczoteczka fajna, boskiego. Pokażę, przyniosę tą szczotkę. Zresztą pokażę wszystkie, jeżeli chodzi o skóry. To jest tak, szczota boskiego. Ona niby boski opisuje, że do skóry. Dla mnie za agresywna. Odradzam, od razu mówię. Agresywna. Ale właśnie. Materiał pięknie zbiera, naprawdę, będzie o tej szczotce, fajna szczota do prania właśnie dywaników, tapicerki, znaczy do dywanów trochę za miękka, do tapicerki fenomenalna, naprawdę, fajnie się ją trzyma, fajnie wybiera, naprawdę poręczna szczota. Jeżeli chodzi o skóry, no tutaj, słuchaj, kurde, jakby ci to ogarnąć, no trochę szczotek mam i tak naprawdę nie trzeba mocnego cleanera. Możesz bawić się też twardością szczotki. Mocne cleanery, kurde, ja wolę 3 razy umyć softem, niż raz mocnym i przegiąć. Naprawdę. Lepiej 3 razy softem. Uwierz mi, że masz tą kontrolę przy softciku. Moja ulubiona. No wiadomo. No to tutaj nie pojedziemy inaczej. No name. Od miejscowego szamana. Gęsta. Średnia twardość, to zbiera jak wściekłe, kurczę. No czyści się tym, czujesz. W ogóle skóra, jak jest mega brudna, ona fajnie tak ślizga i w pewnym momencie, jak czyścisz, czujesz delikatny opór. To tak jakby ci mówiła, słuchaj, brud zebrany, jest tempo, odpuść, zbierz, zobacz. I tak właśnie robię. Ale jeżeli jest naprawdę bardzo dojechana, detailing, już ich nie ma niestety. Wąska. Twardy włos, gęsty. Kurde, na dzień dobry to idzie. To idzie na dzień dobry. Na dzień dobry ta szczota. Później, jakby jest potrzeba, poprawiam tym i z głowy. Bawiłem się też szczotkami od Delixirum. Bardzo fajna. Naprawdę zajebista. To już jest taki finał, można powiedzieć. Bardzo fajna szczota. No i tutaj ma też fajny zestaw jest, słuchaj. O, właśnie. Tu, Automotive Car. Oni mają 2 szczoty. Twarda i miękka. I też ten zestawik, naprawdę, rewelacja. Naprawdę bardzo fajny. No i oczywiście na koniec ta szczota. O tej będzie. Z FX Protect. Tam wiesz, które od Detailing miałem szczotki. I od Chińczyka. Ojej, tak to wygląda. Pamiętasz. Bardzo fajna. A ta? Film będzie. Czy mi zastąpiła tamte? Nie pamiętam. No dobrze, my tu gadu. Szczoty chowam. Czas, słuchaj, zamienić. Dobra. Czas zamienić, słuchaj, gąbeczki, bo jeżeli kupisz Anglika i tak proponuję, jeżeli do auta, to kupować tylko angielskie po tylu latach, bo kierownika będzie już
wypierdziana, że tak powiem. A pasażera, wiadomo, będzie w zdecydowanie lepszym stanie. Więc tutaj od razu mówię, że skórka ta z Anglika, ja się cieszę, że była z Anglika, ja nawet nie szukałem Europy. Tylko i wyłącznie wchodził w grę Anglik, bo wiedziałem, że tak będę musiał przekładać, raczej będę chciał przekładać, bo będę chciał rozbierać fotele, bo no, jak już robię, to już robię. To już się bawię tak, żeby to wam wejść do auta i mam poczuć, kurczę, nowe auto. Znaczy, no bez przesady, ale no właśnie, ma być ten taki zapach i to nie jest zapach nowości, neutralny. Tak, zapach neutralny, tam gdzie się przewija ta skóra i nie zapach jakiś perfum, też nie. Właśnie. Neutralny zapach, który nie drażni, a jest przyjemnie w aucie. Taki nic. Niby nie pachnie, a pachnie. To uwielbiam. Bo nie lubię tak jak u żony jak wchodzę, to razem mi głowa boli. Tam jest 50 wisiorków, zapachów 300, a ona tak lubi. I okej. A ja wolę jednak, jak jest tak, kurczę, stonowane. Jakby pachnie świeżo, ale nie pachnie. No dobra. Czyli co? Zamiana gąbeczek, słuchaj, i po tym nawilżanie skóry. O tym film też będzie. Feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 still go, 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 slow, go, still go, go, there's no hope, go, still go. I never answer. Feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient. Hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing. Sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown. Get in my way and to be put down. It ain't your place, no, this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits, I'm losing shit. A stupid myth, you choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Yeah. There's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Y'all, do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your wrong tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. That's it, the end of the song. Next time you'll sing along. Trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on. Cause society's a myth, put there to make you sit. Listen to what they give. Don't ask questions, shut your lid. Yeah, don't ask questions, shut your lid. I need to run away from this and go get off the grid. Feel like my brain is overloaded, man, I'm losing it. Don't let them tell you what to do, man. Po czochranku, zmiękczaniu, tak jak widziałeś, od razu ogarnąłem sobie tył, czyli już komplet skórki. Komplet skórki już tak zmontowałem, pozamieniałem te kabelki. Zmieszałem się troszeczkę, bo
prawie że zamontowałem gąbkę i zapomniałem, że muszę jeszcze okablowanie przełożyć. No jest troszeczkę inaczej, bo jest tak rozwiązane, znaczy mógłbym podłączyć te fotele, ale wtedy będzie mi cały czas bing, 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 że fotel pasażera jest zajęty. Więc stąd ta zamiana właśnie gąbek, niestety. Znaczy mogą zamienić same czujniki, jak to się nazywa? Zajętości. O, ależ kurczę, zabrakło mi słowa, jak zawsze. Zajętości, ale nie chciałem. Wolałem całe gąbki przełożyć z okablowaniem i z głowy. Zdecydowanie fajnie, jakbym sobie przełożył oczywiście gąbkę z pasażera, ale ta kierownika naprawdę... Widać, że to auto... A, i jeszcze jedna rzecz. Tym autem jeździł rzeczywiście, tak jak ten kolega sprzedający mówił, że dentysta. I rzeczywiście, no, patrząc na te fotele, to jestem w stanie uwierzyć, że nalot niewielki był w tym aucie. Naprawdę. Jeżeli chodzi o przebieg kilometrów, no skóra, no marzenie, naprawdę marzenie, żeby kupić w tym stanie i za te pieniążki. Naprawdę dobra cena, bo to co jest na Allegro i to co nieraz patrzę na, w grupach facebookowych, co proponują do tak starego auta, to jest kurwa nieporozumienie, przepraszam. Naprawdę, do starego 15-letniego auta skóra, półskóra, bo ma wytłoczone S-Line, dziury, że paluchy wchodzą. Bez elektryki u mnie jest komplet, wszystko. Elektryka, grzanie dupy, lędźwia, wszystko w elektryce. I tam koleś wywalił to za trupy, moim zdaniem trupy, tylko w elektryce były lędźwia. 1800, kurwa, no to napisałem, że troszeczkę, no grubo mówię, albo nie chcesz tego sprzedać. Naprawdę, 1800 zł, przecież to trzeba być idiotą, żeby to wziąć. Tam nie było co łatać. Właśnie, tak ludzie są, ale to wszystko... Sprzedające na Allegro podbijają cenę. A tutaj nie. Tutaj cena skóry dałem dokładnie 2270 z wysyłką na palecie. Bardzo dobra cena, jak za stan skóry, naprawdę. Ale no nie ma S-Line wytłoczony. No i dlatego tak tanio. Ja już kiedyś pisałem i tam z pewną osobą, Paweł chyba bodajże, tam z dyfuzorem. Oczywiście nic w swoją stronę. Ja mam wywalone na jakieś tam S-line'y. Ja nie będę robił z auta napędzanego gnojówką z dwulitrowym silnikiem S-ki czy R-ki. No śmieszne. Już wolę mieć takiego wiejskiego kapcia, gdzie dyfuzor wygląda nieoryginalnie, przód też inaczej, żeby było wiadomo, że to jest taki troszeczkę ulep po mojemu, a nie robienie na siłę S-line'a. I później stajesz na światłach i koleś, który ma w Passacie, rąbię cię jak szczeniaka. Po co mi to? W dalszym ciągu, co byś nie zrobił, auto masz napędzane 2.0 gnojówka. I gdzie tutaj? A no widać po aucie, że wyjechało, na przykład tak jak chodzę tam, gdzie chodzę na siłownię, koleś przyjeżdża, Audi A4 B8, z fabryki S4. I to widać. SR4 bodajże chyba. Od razu widać. I wchodzisz i mówisz, o, no coś jest inaczej z tym autem. No, także tu... No dobra, nieważne. Na czym to skończyłem? Kurczę. Plastiki i... czyszczeniu, zmiękczanie. Tak jak widziałeś, będzie o tym produkcie. Jak ja to robię, jak ja widzę zmiękczanie i natłuszczanie skóry. Oczywiście lepiej by było całkowicie ją rozebrać i zrobić to od strony mizdry, ale w tym modelu się nie da. Dlaczego? Film o tym będzie. Jak już skórkę ogarnąłem, słuchaj, zmiękczania 4 razy. 4 razy, jak już widziałem, że nie za bardzo chcę pić, to odpuściłem. Więc co było trzeba zrobić? Czas na co? Tutaj mam ściągę, słuchaj, bo jest tego dużo. Czas na plastiki i później zebranie tego produktu zmiękczającego skórę i położenie powłoki. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see. I ain't the one to fuck with. Recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you stand in.
do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Zmiękczanie, powłokę mamy za sobą. Jeżeli chodzi o zbieranie tego produktu zmiękczającego, bo jego dużo zostanie na zewnątrz, bo niestety od strony lakierowanej top coatu, no to za dużo nie wciągnie. Wciągnie tyle, ile może, to potrzebuje czasu. Więc u mnie to 5 dni trwało. No, na to trzeba mieć czas. Naprawdę czas. Czy jednorazowo warto? Myślę, że szkoda prądu. Tu już musisz sobie tydzień, 5 dni minimum moim zdaniem, żeby to ciągło, żeby jakikolwiek efekt tego był. Widziałeś 50/50, jak wyglądało przed, jak wyglądało po. Jeżeli chodzi o czyszczenie skóry, tutaj wszelkiego rodzaju farby, rdza, jest to wszystko w linkach na Facebooku, akurat tak się trafiło. Czy skóry jest ciężko takie trupy doprowadzić do stanu takiego normalnego używalności? Jeżeli wszystko jest w porządku, jeżeli nie jest starty top coat już do kurczę praktycznie gołej skóry, to jest prosta sprawa, cierpliwość. Farba, tak jak na Facebooku na tym filmie pokazywane, twarda szczoteczka. Ja akurat użyłem tej. Na dzień dobry, żeby ten lakier ruszyć, zmiękczyć w tym miejscu troszeczkę, żeby on się tak pokruszył. Później jak trzeba, jak jest duży plac, nawet nożykiem tępym, nie tym żyletkowym do otwierania kartoników, tępym nożem jakimś kuchennym, jakimkolwiek. Kup nawet na bazarku takie, które są nieraz takie tępe, one nie są ostre, że trzeba je do ostrzenia. Możesz nawet ruszać to takim do smarowania masełka gładki, co jest. Też delikatnie górna warstwa. Później jak już zostaje ci malutko na zmianę ze szczoteczką, nie na mokro, od razu mówię, odradzam na mokro. Nie na mokro, nie widzisz nic. Na mokro nie widzisz, co się dzieje i gwarantuję ci, dobijasz się do bazy.
do skóry i masz pozamiatane. Na sucho, delikatnie, czas. Siedzisz, męczysz, drapiesz, gwizdzesz, śpiewasz, nie wiem, co wolisz. Długo. Mi to zajęło co najmniej pół godziny jedno miejsce, tak, ale igiełka i skrobanie. I w pewnym momencie odpuściłem, bo czułem, że tak jakbym już zaczynał nie jeździć po lakierze. I odpuszczasz. I tam zostały dwie kropeczki. Ja teraz nie wiem, czy bym je znalazł. Tak naprawdę musiałbym się grubo wszukać, jak ktoś, kto nie wiedział, że coś takiego było, nawet tego nie wyhaczy. Kolejna rzecz, jak zdejmuję to nawilżanie, bo ono jest takie troszeczkę tłuste, świecące. To będzie film o tym, bardzo prosta sprawa, schodzi bez problemu. Bez problemu jest taki jeden produkt, który moim zdaniem do czyszczenia skóry jest taki sobie, ale ręcznie, jak go bierzesz jako taki szybki zawodnik, jest spoko. No dobrze, skórę, tak jak widziałeś, jeszcze jedna rzecz, wygrzewanie, jeżeli chodzi o wgniecenia wszelkiego rodzaju. Opalarka. Jaka temperatura? Nie wiem. Ja na palucha biorę mniej więcej, wiem. Jak ci się już zacznie kleić, to jest niedobrze. Musisz wyczuć. Nie musi być gorąca. Tutaj bardziej chodzi o masowanie tego, kurczę, podbijanie. Jak masz wgłębienie, to łapiesz z dwóch stron, tak jakbyś chciał w górę wyciągnąć. Później rozciągasz i też nie przegiąć, bo będzie fala. No, trzeba wiedzieć, kiedy odpuścić. No mnie się udało. Widziałeś te mocowania na ISOFIX-a, co były w początkowej fazie filmu. Zresztą z tym 50x50 też było pokazane, jakie wgniecenia w filmie też. To znikło. Nie ma tego. Bo później po montażu jeszcze podgrzałem i naciągałem. Także no, kwestia tylko zabawy. Ale spokojnej zabawy. Nic na siłę. Tu się nie da nic zrobić na szybko. I dlatego ja za takie rzeczy się biorę, jak mam właśnie urlop. Spokojnie. Nic mnie nie goni. Jak mi się nie chce i zaczyna mi coś wkurzać, odpuszczam. Bo to nie pójdzie w dobrą stronę, bo im chcesz szybciej, tym jest gorzej. Ma być chillaucik. O właśnie, tak jak ja lubię, ja się tym bawię. I tak niech zostanie. No i teraz co? To, co najbardziej kocham. Czas wejść do środka, do auta. No jak już wyjąłem fotele, no to trzeba zrobić podłogę na igłę. Nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy. And silently it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders. Like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck. Under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. It sucks when you finally feel like giving up. Oh God, no luck. Everything feels like you're sticky stuck. I'm lost, handcuffed to the bed where I sleep. Don't give a fuck, can't stop, unplug. Feeling overwhelmed, I think I've had enough. Gotta find a way to get some energy. Gotta find someone who's a good friend of me. I need purpose to make it all worth it. I'm still searching and I'm still learning. I want a life that's filled with memories, not a life with regret in front of me. I need focus to keep me from hopeless psychosis if I keep moping. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper.
been feeling weird. I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear. Sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird. I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear. Sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. Who I am, I'm making a new plan, rearranging my life and I won't look back ever again. Yeah, you ain't see me activated. You better hope that you never see me agitated. I think about my actions, plan them out, evaluated. That's how I end up on the top, man, I'm calculated. My mind's a weapon, my body is the engine. I'm never second guessing, I just do what I was destined. Cause I feel I got the blessing, persistence and obsession. That's how you keep progressing, I already learned that lesson, yeah. I'm changing who I am, I'm making a new plan. Rearranging my life and I won't look back ever again. You can't stop what's moving. You can't stop what's moving. I'm changing my life and I won't look back ever again. No fear, see clear, you deserve to be great. I know it feels like things get in your way. Push through those walls and the others will fall. Sit up, stand tall, you can get through it all. I need some energy, anxiety's no friend to me. I have a short memory, I don't really remember things. That's how I move on, that's how I stay strong. A new day's on, I'll keep moving right along. And I feel like the pain in the past, it needs to stay in the past. You gotta take off the cast. I wanna feel like I'm a new person. I wanna have clear vision and purpose. And I feel like the patient lasts. If you can move on and pass the things that make you feel bad, and you can change in your brain, I'm certain. I've done it before and man, I'm not perfect. I'm changing who I am, I'm making a new plan. Rearranging my life and I won't look back ever again. You can't stop what's moving. You can't stop what's moving. I'm changing my life and I won't look back ever again. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why I say. Oj, ten kochany środek. Tak jak widziałeś, zawijam sobie, jeżeli jadę już tornadorem. Czyli najpierw wybijanie brudu tym sprzętem. Bo burdel jest, no, maska na twarz, okulary jak możesz, bo to wszystko aż tam się gotuje. Gotuje po tylu latach. Znaczy, ja już wcześniej tam starałem się to ogarniać, to i tak było lepiej, ale
No wiadomo, po tylu latach tam jest bita, nie wierzę, że ktoś tam robił detailing. Znaczy takie pranie z prawdziwego zdarzenia, bo wyprać, no to wyprać możesz. No, wypierzesz, odświeżysz górę, ale tu chodzi o to, żeby szarpnąć wszystko od dołu i to nie jest proste. Tak naprawdę nieraz to jest aż prawie niemożliwe bez wyciągnięcia tego, naprawdę. Ja w filmie chyba na Facebooku mówiłem, że kiedyś mi się trafiło Volvo. Słuchaj, samą stronę kierownika walczyłem 3 godziny i myślałem, że się kurwa poddam, ale udało się. Wytargałem wszystko. Ale to, no, kolana to po prostu jak u Saszy Grey. Czerwony. Cały czas na kolana. No nie, no, tragedia. Dobrze, i teraz tak, jeżeli chodzi o odkurzanie, wiesz co moim zdaniem to jest, jeżeli... Raczej, jeżeli chodzi o pranie, to widziałeś, nie będę robił tego drugi raz, nie pokazywałem jak ja piorę, bo to jest bez sensu, już tyle filmów było, kurczę, że to jest bzdura. Zawijam kokpit tylko z tego względu, środkowy tunel. Kokpit też mógł być zawinięty, ja tego nie robiłem folią, żeby ci nie atakowało. Ogólnie to nawet jak chcesz, to folią możesz odbić, pod sufitki się może odizolować, ale po co? I tak wiadomo, że będziesz to robił, więc... Od czego tu zacząć? Odkurzanie. Dla mnie to jest 70% sukcesu, jeżeli dobrze odkurzysz. I na dzień dobry leci ten wariat. Burdel niesamowity, ale żeby nie było, możesz. Są oczywiście tornadory, które od razu odciągają. Przyssawka od odkurzacza, ten łobuz i zawsze coś wyciągniesz. Tak staram się jechać. Jeżeli bez tego, no to masz wszędzie. Rozpiździel niesamowity. Robisz tym, odkurzasz, znowu wracasz, robisz tym i odkurzasz. I jak zrobię tym sprzętem i odkurzę całość tak z grubsza, wracam z powrotem. Szczota jedna. Szczota druga. I szczota trzecia. Ta to mi służy, słuchaj, przy tunelach, przy plastikach, żeby nie jechać tym. Wtedy wygarniam plastikową. Tam mam jeszcze jedną jato taką plastikową, malutką. I też właśnie przy plastikach. Bo w tym jak wejdziesz na plastik, to wiadomo co jest grane. Tu jest szczotka jato, bardzo fajna. Tania i skuteczna. Sprawia wrażenie takiej twardej. Wcale nie. Delikatnie. I ja zawsze, tak jak powtarzam, jeżeli chodzi o pranie, w jedną stronę ten piasek. Nie robisz, żeby tak jak z benetowaniem. Nie latasz tą szmatą po suficie. W jedną stronę. Ciągniesz, żeby ten piasek zbierać. Ruszę tym. Znowu wskakuje ten wariat. I tak, słuchaj. I tak. Możemy się bawić. I bawić, i bawić, i bawić. Nieskończoność, słuchaj. Na plastiki, wiadomo, APC, które dwa testowałem, różne pędzle tam się bawiłem. Scrap pad też był. On jest fajny do dużych powierzchni. Ktoś mi tam zresztą napisał, czy ja lubię nim pracować. Wiesz co, pędzel bardziej czuję, ale tutaj też jest fajnie. Jak jest duża powierzchnia i dobry, jak dobierzesz dobrą chemię, potrafi naprawdę zrobić mega robotę. Ja scrap pada zrobię film, bo ja go uwielbiam na desce rozdzielczej u góry przy szybie. Jest niezastąpiony, to się trzeba przyznać. W każdy zakamarek. Fajnie jest też na obłościach nim, ale to ze swoim czasie. I teraz pranie, kurde. Tutaj kolejna rzecz. Tornador. I pomyśl sobie, że nawet, jak już i odkurzacz oczywiście, i co mogę to wyciągam, że pomimo odkurzania już nic, tam też film wrzucałem, tylko pył był. Czyli tak naprawdę pranie i wyciągnięcie tego brudu. Jeszcze się gdzieś, ten tornador jeszcze gdzieś pokazał, tam jakieś drobinki się pojawiły. Więc widzisz, jeszcze gdzieś tam coś wybiło. Po samym odkurzaniu ja już pokazywałem na Facebooku, że ten dywan już był taki puszysty, już taki przyjemny. Tak naprawdę na upartego przetarłbym to na szybko, na mokro i jest czysto. Ale nie o to chodzi. Tornador z odkurzaczem na zmianę. Jaka chemia? Wiesz co, tutaj co to było? Formuła 90 bodajże. Znaczy, czy ja... Znaczy, no jest, ten produkt jest fajny i niefajny jakoś tak. Wskoczyłem z innym zawodnikiem. Tutaj jeżeli chodzi o plamy. I nie mam tego. Shine Chemicals. Pięknie pachnie. I takie miejscowe ciężkie zabrudzenia. Tylko, że się skurczy byk pieni. Zrobię o nim film. Naprawdę rewelacyjny produkt. Ja szukam, tak jak zawsze mówię, tanich, skutecznych produktów. Ja, raczej są oczywiście drogie i skuteczne, to nie da się tak określić, no, za coś się płaci, ale często jest tak, że cena nie idzie w parze z jakością i trzeba szukać. No ja szukam i znalazłem i no ten na chwilę obecną, no naprawdę, mistrz, naprawdę mistrz. Piurlak, naprawdę fenomenalny produkt. Piąteczkę kupiłem, nie wiem czy ta firma jeszcze jest, zapach, wszystko jest jak trzeba. Shine Chemicals też ma taki aż tłusty, powiedziałbym, ten płyn. Na ciężkie plamy naprawdę rewelacja.
Pranie, no tutaj słuchaj, jeżeli są zakamarki, wjeżdżam z tornadorem i tam też odkurzacz, wąski, szczelinówka i zbieranie. No tutaj też i pranie i też ta szczotka wchodzi w grę. Oczywiście wkrętarka, ale ta szczota jest naprawdę zajebista. Ta jest akurat od Automotive Car, może być od Boskiego, nie ma problemu. Też w sumie tak naprawdę, zobacz, one się niczym nie różnią, niczym kompletnie. Dobierasz sobie tylko kolor, to co ci odpowiada i firmę. Także śmiało z tym wskakujesz. A i zakamarki, jeżeli chodzi o piaseczek, za DBL-a. Ta jest fajna, naprawdę fajna. Trochę jest twarda i musisz uważać, bo ona jest sztywna i tutaj nią to delikatnie. To jest małe miejsce i możesz wyciągnąć włosy, więc tutaj nie szalejemy z tym. O, najgorsza robota to było właśnie to, ten środkowy tunel, raczej ten środkowy pranie, bo no, odkurzanie bardziej, bo pranie to szybko poszło. Szybko poszło, wysuszenie, no to tak jak widziałeś, kurczę, no to jak dobrze odciągniesz, na Facebooku też, zresztą jak mówię, tak jak mówiłem wcześniej, że postaram się te linki powrzucać, tych filmów było trochę, tak na bieżąco starałem się wrzucać, bo nie jestem w stanie wszystkiego zapamiętać, bo człowiek się skupia na robocie i wiesz, no później to wszystko gdzieś umyka, ucieka, a w tym wieku wiadomo jak jest, cudownie oczywiście. Suszenie, wiatrak. Wiatrak stawiam z jednej strony i tam już pokazałem, jak robiłem u pasażera, to już praktycznie kierownik był suchy. Także myślę, że w takich warunkach nie było za ciepło. Godzinka i można wjeżdżać z fotelami. Już. No właśnie, dobrze odciągnięte. Na koniec zawsze jeszcze sobie zarzucam, słuchaj, produkt. Taki można powiedzieć, znaczy wiem, czy do wypłukiwania, do prania. Do prania, tutaj akurat był ten Shine Chemicals, przecieram jeszcze szczotą i jeszcze odciągam i na koniec, jak możesz, ciepła woda i też odciągać, jeszcze ci się coś pojawi, jeszcze ci się coś zapieni, no najlepiej robić to na ciepło oczywiście, im cieplejsza woda, tym lepiej. No dobrze, słuchaj, pranie, znaczy to nie jest trudne, to nie ma tej filozofii, kurczę, no tak naprawdę jak nie masz ekstrakcji, to wystarczy odkurzacz, który nie będzie siewał wody. I też sobie poradzisz, bo chemię do wypłukiwania zarzucisz sobie z opryskiwacza. Też będzie dobrze. Też będzie dobrze. Także no kurczę, to nie ma co się ograniczać, że nie mam odkurzacza. Kurde. Jak nie masz tego, no to jest z XCD, tak chyba. Ma produkt, gdzie w formie piany. Ja też film był, kurde, no. Zarzucasz, wcierasz, czekasz, odkurzasz, pierzesz, no, no wiadomo, że nie zrobisz tego tak jak tornadorem, bo tornador no, ma to do siebie, że wybija pięknie, kurczę, no. To jest, dla mnie to jest niezastąpiony sprzęt i tutaj ciężko będzie go zastąpić, że żaden odkurzacz nie zrobi tego co tornador, no niestety i żadna szczotka, nie ma opcji, nie ma takiej szansy. No dobra, powłoka na plastiki jaka to się pojawi, tak jak widziałeś, smarowałem tam film, przymuliłem tak dziwnie, żeby nie było widać jaka powłoka, bo się pojawi, jest fantastyczna, kurde no, będę ją kładł nawet na kokpit, przy szybie, czekam, zrobię film o tym, bo ja wychodzę z założenia, że dressingi są fajne, oczywiście, są fajne, dają fajny eklet, ale one tak naprawdę nie chronią ci tak przed brudem, on wnika, kurczę, on piją go jednak, są takie, które zabezpieczają, woda fajnie spływa, ale to nie ma nic wspólnego, kurczę, z zabrudzaniem się, że ci się kokpit nie będzie brudził. A tym bardziej jak przykrywasz, to uwierz mi, ja pokażę film, gdzie niektórzy mówią, że używają tylko interior detailerów i im wystarczy. No, to ja zrobiłem film właśnie, przez pół roku używam tylko interior detailera, który czyści i zabezpiecza. A później wjechałem za PC. Kurwa, takie bagno, że no, niestety tak jest. A powłoka ma to do siebie, że no siada na tym plastiku, nie dość, że część go wypije, robi ci powłokę i rzeczywiście czyszczenie później to jest po prostu mistrzostwo. Naprawdę. Nie łapie brudu. No i tu się nie da ukryć, no i tu nie ma nawet co filozofować. To jest tak jak troszeczkę porównanie właśnie wosku, powiedzmy. Wosk kontra powłoka na lakierze. No też, no to jest inny rodzaj zabezpieczenia. Ale wiadomo, powłoka nie da ci tego zapaszku, nie da ci może i tej przyjemności z aplikacji, no niestety, tutaj trzeba się skupić, położyć równo, dotrzeć, tak, tutaj już jest, no robimy sobie już tak, żeby, można powiedzieć, zapomnieć o tym zabezpieczeniu, a później możemy sobie dorzucać, co tam się podoba, wiadomo, na bieżąco, standardowo czyścić. No dobrze, wyczyszczony czas wjechać z fotelami i zobacz, jak wygląda, kurczę, środeczek już po takim totalnym odgruzowaniu.
feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on their fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown. Get in my way and to be put down. It ain't your place, no, this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits, some loose shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Yeah. No mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your wrong tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. That's it, the end of the song. Next time you'll sing along. Trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on. Cause society's a myth, put there to make you sit. Listen to what they give. Don't ask questions, shut your lid. Yeah, don't ask questions, shut your lid. I need to run away from this and go get off the grid. Feel like my brain is overloaded, man, I'm losing it. Don't let them tell you what to do, man, they don't know shit. Give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they nervously, and I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better. See, I will outwork you, turn you to an enemy. Montaż to już była sama przyjemność. To już tutaj, kurczę, fotele nawilżone, zabezpieczone. Powłoka, wiadomo. Top life coating od Coralloca, także tutaj na chwilę obecną naprawdę bajeczka. Super, super powłoka. Fajna aplikacja. Zrobiłem oddzielny film. Konkretnie, z aplikacją, bo ten produkt zasługuje na to, przepraszam. Także zrobiłem oddzielny film od A do Z, jak aplikuję tę powłokę. Naprawdę idiotoodporny produkt. I fajnie siedzi, fajnie zabezpiecza, przyciemnia. Przyciemnia, troszeczkę poślizg jest, ale to... Będzie film o tym. No inna bajka, co? Inna bajka, kurde, no... Inne auto. W ogóle fajne jest to, że w Audi, jeżeli masz lędźwia w elektryce, to będzie ci działać pełna elektryka, czyli ustawienie fotela. Tylko jedyne co, to musiałem, i tutaj właśnie w stronę Wojtka, którego pozdrawiam, napisałem do niego, mówi tam od strony kierownika bezpieczniki, czerwony, jak on to napisał, czerwony coś, tam było z czerwonym napisane, czerwona, jak to się nazywa? Kostka A, czerwona kostka. I bezpiecznik numer 3. Jest 10, załóż 15. No i tak zrobiłem. I lata.
No dobrze, słuchaj. Teraz tak. Skóra. Kurczę, dla mnie tak, to był właśnie detailing. Tak, to był właśnie detailing, gdzie rozebrałem, wyczyściłem dolny stelaż. Bo u góry, uwierz mi, nie ma sensu rozbierać, bo jest czyściutko. U góry się nic nie brudzi. Na dole. Tam jest syf. U góry to nie ma sensu rozbierać, czyścić tego, bo to jest bzdura. Dolny, tak, siedzisko, przepraszam. Warto rozebrać. Warto odświeżyć nawet gąbkę. Niech ona złapie powietrze, niech ona zacznie oddychać. Bo od dołu zawsze jest zabezpieczenie jakieś flizeliną, od góry skórą czy welurem i to wszystko trzyma. Odświeżyć nawet. Zostawić, niech sobie poleży ten dzień, dwa na słoneczku. Niech się wygrzeje, naprawdę. Jest inna bajka. No i co? No fajne jest to, że wszystkie prowadnice, wszystkie zakamarki usunąłem syfek. Tam, gdzie był ten smar, nie chciałem tego ruszać. Mogłem i mogłem nasmarować od nowa, ale stwierdziłem, jak fabryka tak zrobiła, zostawiam. Nie wycieram tego smaru, trochę tam syfku zostało. Skóra, no kurde, no to jest, wiesz, no tutaj od A do Z robione. Od A do Z tak, jak lubię. No idealnie, no zabawa piękna, kurczę. Siedzę sobie spokojnie, nic mnie nie goni. Fotel po fotelu, mam to wszystko wyciągnięte. Odwracam sobie jak chcę, w którą stronę chcę. Tu mi nie leży, nie widzę, to sobie przełożę na bok. W każde miejsce dojdę, każde ziarenko zobaczę. No rewelacja, rewelacja. I niestety na aucie, oczywiście, że jest to do zrobienia jak najbardziej, ale nie masz tego komfortu. Tutaj, no tutaj, tak, to już bym powiedział, że zakrawa trochę o detailing. Tutaj już tak, tutaj już jest poważniejsza sprawa, przyjemniejsza, czyli od A do Z, czyli czyszczenie, nawilżanie, zabezpieczenie, wszystko miało swoje miejsce, że czas na nawilżanie, czas powłoki, żeby się utwardziła, żeby usiadła, żeby to miało wszystko, właśnie ręce i nogi i teraz będzie służyć. I teraz tylko dbać, kurczę, no i to jest właśnie to. Kolejna rzecz, słuchaj, a nie kolejna rzecz, z tyłu kanapa, u mnie nie było miejsca na te tak zwane isofiksy na mocowania, a w tej było i zostały dziury. No już zamówiłem, zamówiłem, bo u tego jegomościa, którego u Patryka, którego serdecznie pozdrawiam, chciałem to kupić. Że ja na początku nie wpadłem na to, że tam i zostały mu tylko dwa, bo tak to bym, tak troszeczkę bym, że tak powiem, wyprosił do zestawu to wszystko. No jak już było w zestawie, to było, no kurczę. No ale nic. Zakupiłem 80 zł, z wysyłką mi to wyszło. Także w dalszej części zobaczysz montaż isofiksów. Ale zanim przejdziemy do tych isofiksów, jak widziałeś, były tam jeszcze boczki drzwi. Na to też zrobię oddzielny film. I jedzie do mnie kierownica. No tak, jak już tak ma być, niech tak będzie. A na końcu będzie co? Podsufitka. Tak. Czarna. Wszystko. I też od Patryka już mówiłem, że jak będę miał chwilę, jak mu się trafi, zamówię włącznie ze słupkami, ze wszystkim. Komplet. Cały sufit. No wtedy to już będzie zajebiście. No wtedy to będzie tak, jak będę chciał. Jak Volvo. Też na czarno. Sufit. Skóra. No tak lubię. No to jest mój klimat. No i nic się nie zmieniło. I tutaj wiesz, no nie będziemy, wiadomo, to są gusta, guściki. Ja to tak widzę. No co, no myślę, że będę kończył, kurczę, no piękna przeprawa, piękna zabawa, naprawdę, uwielbiam, po prostu uwielbiam takie coś. Tutaj, kurczę, wchodzisz sobie do garażu, tak jak widziałeś, otworzyłem, bo była ładna pogoda, wiaterek smyrał, kurczę, mogłem się, wiesz, bawić. Żona jest moja kochana na tyle wyrozumiała, że mnie nie ciśnie, nie goni. Wie, że mam pierdolca, no i co, no. Ona sobie tam gdzieś w kwiatuszkach coś bajerzyła, ja siedziałem w garażu, no i to jest właśnie to, że nie masz ciśnienia. Nikt cię nie goni, nie masz czas, że auto do oddania wtedy, nie, tutaj spokojnie się bawisz, kurwa. Pusta głowa. I wtedy sobie można robić takie, no hobbystycznie oczywiście. Dobra, bo będę zacznę smęcić. Na co zwrócić uwagę przy skórze? Na jedno. Nie używać mocnych produktów, mocnych cleanerów. Naprawdę. Są nieraz potrzebne, bo są takie gruzy, że bania mała, że już nie masz wyjścia, to albo zejdzie z top coatem, albo nie. A, jeszcze jedna rzecz. Jeżeli chodzi o powłoki do skóry, ja kiedyś użyłem chyba Giona. Tak. I słuchaj, niby chroniła. Właściciel auta trochę tym pojeździł. Zaczęło to jakoś się brudzić. Ja nie mogłem później doczyścić, jak to gdzieś mówiłem. W jakimś filmie to powiem. I mam bardzo niemiłe wspomnienia z tych powłok do skóry. I w ogóle przestałem. Po tym jednym, może coś źle zrobiłem, może źle podszedłem do sprawy, może jej
nie zrozumiałem tej powłoki, coś może źle zrobiłem, ale no, czułem, że jest to zabezpieczenie, ale jakoś dziwnie. Doczyścić tego później nie mogę. Słuchaj, jak to już złapało, kurczę, z tą skórą, naprawdę, żeby to zdjąć, no masakra. Masakra. Było malowane, oczywiście, bo to później było matowane, malowane, nic nie pomogło. I później po malowaniu już tylko i wyłącznie odżywki i częstsze czyszczenie i gość zadowolony na maksa. No i kurde, a tutaj z koralukiem jest trochę inaczej. Ona to jest moim zdaniem taki, kurczę, niby powłoka, no nie powłoka, ale to jest powłoka, na bank powłoka, bo to siedzi pięknie, ale jest fajna, jest zajebista, jest taka, czujesz, że ona rzeczywiście nie wchodzi w reakcję z tą skórą, bo tamta to czułem tak, jakby się wbiła w skórę i po wszystkim. A tu nie, tu masz, czujesz powłokę i w pewnym momencie będzie czuć, że ją tracisz na tym foteliszczu. I to jest fajne, że tak, zmyć ją można doczyścić i dołożyć, dorzucić i z bańki. Także no, no fajne, fajne. I na chwilę obecną, jakbym miał sobie tak zabezpieczyć permanentnie fotele, no to ta powłoka właśnie od Koraloka. I to nie to, że ja reklamuję, że nie ma nic poza tym. Są, ja to ogólnie jestem zwolennikiem, jeżeli chodzi o skóry, delikatnego czyszczenia i odżywiania. Bo to jest nic piękniejszego, bo ta skóra cały czas wtedy jest nawilżona. Nie ma nic gorszego jak wysuszenie skóry właśnie. Więc tutaj przed nałożeniem powłoki moim zdaniem powinno się czymś na maksa nawilżyć. Na maksa nawilżyć, na ile możesz. Ja swojego czasu robiłem tak, że kładłem na przykład GT13. Grubo, ale to tak grubo, że po prostu, niektórzy znajomy, kiedy jak przyjechał, mówi, co ty robisz? Mówię, no zabezpieczam. Mówi, człowieku, mówi, jak łyżką, jakbym kładł. I zostawiałem, słuchaj. 2-3 podejścia zależy. Jak przestało pić, zbierałem to delikatnie, docierałem i zostawiałem. Skóra wtedy jest fenomenalna. I tak możesz zrobić z każdą odżywką. Ale do tego potrzeba właśnie czasu. Dlatego potrzeba czasu, żeby to złapało, coś odparowało. A i przy każdym zabezpieczeniu, nawilżaniu skóry zawsze przykrywam czymś, żeby nie było takiego totalnego dojścia, żeby za szybko to nie odpuściło. Przykrywam czymś tak, żeby to się działo sobie w takim jakby zamkniętym namiociku, żeby pięknie się wchłaniało. Jak najdłużej oczywiście i jak najwięcej. Dobra, słuchaj, z mojej strony to wszystko. Piękna zabawa, jak zwykle, kurczę, na spokojnie. Kręgosłup bolał troszeczkę już, kurczę, później to już miałem dosyć, bo jeden dzień miałem taki właśnie, gdzie chciałem wyprać i miałem na drugi dzień wkładać fotele, ale nie wytrzymałem. Od rana, od 6 do późnych godzin wieczornych zajęło mi ogarnianie podłogi z przerwą na obiadek, na kawkę oczywiście. Wrzucanie foteli i ogarnięcie też między innymi pod sufitki pocynbowa. A i właśnie po tym odkurzaniu. Później się kłania czyszczenie całego wnętrza. Wydmuchanie tego piasku, który z tornadora. Tak, niestety. Jeżeli nie robisz takiego wydmuchiwania przy odkurzaniu, że takiego rozpizdzielu, no to nie musisz przykrywać, czy... Znaczy warto później tak czy tak przelecieć szmateczką. Wiadomo, zawsze gdzieś tam się zakurzy. Ale no ja miałem przeprawę niezłą, bo włącznie z podsufitką, no jechałem całe wnętrze, można powiedzieć, prawie na igłę. Podsufitkę przetarłem tylko z tego względu, że będzie wymieniana, więc nie ma sensu się tutaj, wiesz, pastwić nad nią. A czuję, że to będzie niedługo, jak tylko zamontuję kierownicę, to, bo już mnie boli, jak już wjechała skóra. Bo przedtem mnie tak nie bolała ta podsufitka przy tych foteliszczach, a teraz jak już jest skóra, to już boli. To już widać, że lepiej jak będzie tam czarno. No dobra. Z mojej strony to wszystko. Przepraszam, jeżeli film za długi. Przepraszam, jeżeli o czymś zapomniałem. Na pewno o czymś zapomniałem, bo przez tydzień czasu no ciężko, żeby wszystko wyłapać i się pochwalić. Ciężko. Także jak coś, to pytaj. Pamiętaj o linkach w komentarzu. W komentarzu też. Zrobię, przypnę ten komentarz. Będzie ponumerowane będą te linki. W opisie pod filmem też postaram się to wrzucić. Z mojej strony to wszystko. Ja Ciebie zapraszam do dalszej części filmu. Zobacz, w jakim stanie przyjechały ISOFIX-y i jak wygląda tylna kanapa z zamontowanymi ISOFIX-ami i położonymi na nią powłoka oczywiście, no bo już teraz to nic nie wchodzi w grę. Już jak już robić konkretnie, to już robić konkretnie. Czyli powłoka, powłoka, jeszcze raz powłoka. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć! Recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet next to me. 'Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit.
shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Change me.